prezydencie, jak pan ocenia daną konferencję oraz czy w Polsce istnieją zagrożenia? Zagrożenia są wszędzie, także są i w Polsce. Część zagrożeń wynika z nas samych, z tego jak w Polsce rządzimy się. Myślę, że takim dużym zagrożeniem jest pogłębiający się podział między Polakami, brak umiejętności wspólnego działania, brak umiejętności prowadzenia dialogu między różnymi politycznymi grupami, ale są też zagrożenia globalne, no, klimat, nowe technologie, które mogą być wykorzystywane przeciwko ludziom, migracja, nowa struktura geostrategiczna świata, także zagrożeń jest dużo, ale ja uważam, że jesteśmy i tu w Polsce i na całym świecie wystarczająco przygotowani, żeby im przeciwdziałać, tym zagrożeniom. A czy Polska jest krajem bezpiecznym? Polska jest krajem bezpiecznym.